Dniem otwartym dla najmłodszych rozpoczął się 19. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Raciborzu. Przez 6 dni biblioteka organizuje mnóstwo wydarzeń, na które zaprasza młodych, jak i seniorów. Nie ma pandemii, jest za to wielkie świętowanie. Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Bibliotek ma hasło Świat w jednym miejscu, a Raciborska Książnica przygotowała bardzo bogaty program. Organizatorzy liczą na to, że mieszkańcy Raciborszczyzny skorzystają z zaproszenia i odwiedzą piękny budynek przy Kasprowicza. Rozpoczynamy od poniedziałku. Właśnie w tym momencie odbywa się dzień otwarty. Mamy grupy przedszkolne, które zwiedzają wszystkie działy biblioteki, również te, do których na co dzień nie mogą wejść. Po południu o godzinie 17:00 wernisaż raciborskiej plastyczki Bernadety Długosz-Włodarczyk pod hasłem Gęby i Gębory. We wtorek spotkanie z inspirującym gościem. O 18:00 podróżnik Krzysztof Story zawita w raciborskie podwoje z opowieściami pod hasłem Dwa szlaki, dwa światy. Oprowadzi nas po Korsyce i po Szkocji, a wszystko to w klimacie opowieści Alicji w Krainie Czarów. Także serdecznie zapraszamy jutro, czyli we wtorek na godzinę 18:00, w środę. Co będzie w środę? W środę będzie konkurs pięknego pisania dla dorosłych. Można się jeszcze zapisywać. Początek konkursu o godzinie 17:00. Czekają nagrody i rywalizacja. Ciekawi jesteśmy, czy jeszcze w dobie komputerów i smartfonów również dorośli potrafią ładnie pisać, bo to, że młodzież potrafi, to wiemy. Mamy coroczny konkurs dla młodzieży. W czwartek w bibliotece zrobi się swojsko po prostu po naszemu. O 9:30 rozpoczyna się konkurs Gwary Śląskiej pod patronatem prezydenta i starosty. Za to po południu na Kasprowicza nie może zabraknąć zwłaszcza tych, którym się nie chce. Do działania będzie motywował człowiek niezwykły Jan Mela. Początek wydarzenia o 18:00. Chcę Was bardzo gorąco zaprosić z okazji Tygodnia Bibliotek, który rozpoczynamy w Polsce, na spotkanie z moją skromną osobą już w najbliższy czwartek, 12 maja, w Miejskiej Powiatowej Bibliotece Publicznej w Raciborzu. Kasprowicza 12, 12 maja, łatwo sobie zapamiętać, za to godzina 18:00. Zrobimy takie spotkanie, porozmawiamy trochę na temat podróży, ale też przełamywania barier, różnych trudności. Będzie czas na pytania, na dyskusje. Mam nadzieję, że to będzie fajny czas. Kochani, spotkajmy się tak już popandemicznie, normalnie, w realu. Mam nadzieję, że to będzie super czas i do zobaczenia. W piątek wszystkie biblioteki w Raciborzu będą otwarte od 8 do 13, ponieważ jest to oficjalny dzień bibliotekarza. O 14:00 zapraszamy do biblioteki na spotkanie z nami. Spróbujemy przedstawić zebranym to, co robiliśmy. Będzie kawa. Będzie ciasto. Na zakończenie Tygodnia Bibliotek odbędzie się coroczny rajd rowerowy. W tym roku trasa rajdu poprowadzi z siedziby głównej biblioteki przez filię na Żorskiej i Ocicach. Warto wyjść z domu i włączyć się w akcje biblioteki, które z dużym rozmachem są organizowane specjalnie dla nas. Biblioteka spełnia dzisiaj wszelkiego rodzaju zadania. Nie jest to już tylko świat książki, którą można wypożyczyć za darmo, czy świat filmu, świat muzyki, również książki cyfrowe. Jest to wielorakość usług, które świadczymy na bieżąco. Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju zapytania. Często organizujemy zajęcia na zamówienie. Piękna majowa pogoda zachęca do spacerów. Warto zatem w tygodniu wyjść z domu, zaczerpnąć świeżego powietrza, a nasze serca i głowy wypełnić radością pozytywnych i wartościowych spotkań. A do najbliższej soboty takich wydarzeń nie zabraknie w Raciborzu przy Kasprowicza 12.